Na platformie Genially możemy stworzyć wiele interaktywnych materiałów dla swoich uczniów, które wykorzystamy w zdalnym nauczaniu, ale nie tylko. Dziś chciałabym zaprezentować kolejny szablon interaktywnej gry. Klikając prawym przyciskiem myszki możemy sobie przetłumaczyć. Wejdziemy w zasoby gamifikacji i wybierzemy taki szablon Interactive Trivia. Strona startowa to 6 kolorowych elementów, tytuł i zasoby tematyczne danych elementów, ale możemy też swoją grę zaproponować uczniom. Mnożenie do 30. Matematyczne gry robi się bardzo szybko, a ja chcę pokazać narzędzie. Nieładnie wygląda ten nasz znak, więc możemy znaleźć sobie czcionkę, która pozwoli na taką estetykę. Wykasuję sobie to, co mnie nie interesuje i teraz nie będą to pytania z historii, z literatury, więc możemy albo wykasować, ale tu możemy też dodać numer pytania. 1. Pytanie drugie, ponieważ wszystkie będą dotyczyły mnożenia. Natomiast ten szablon możemy wykorzystać do wszelkiego rodzaju gier, które chcemy stworzyć na różne tematy. Jest uniwersalny. Przygotowałam sobie już planszę i teraz pod spodem, pod stroną tytułową znajduje się 6 pytań. One są w kolorowych ramkach, to znaczy, że jak uczeń wybierze sobie żółty zasób, to pojawi się to żółte pytanie. I teraz musimy tylko edytować. Na przykład, ile nóg, przepraszam, ile nóg mają 4 krowy. I dajemy odpowiedź, że to 16. Zadanie drugie. Ile to jest 3 razy 9? Edytujemy, to 27. Pytanie kolejne. Jedna róża kosztuje 2 złote. Ile kosztuje bukiet z 9 róż? Ten bukiet kosztuje 18 złotych. Pytanie brązowe. Sześć razy 5 to 30. Jedna lalka kosztuje 12 złotych. Ile zapłacisz za 2 lalki? Złote. I teraz już mamy ostatnie pytanie. Cztery razy 7 to 28. Przechodząc do strony tytułowej, możemy teraz zerknąć, jak ta nasza gra wygląda przed opublikowaniem. W podglądzie musimy też nadać tytuł naszej grze. Mnożenie do 30 i po zapisaniu już nam się otworzy nasza gra w podglądzie. Zaczniemy od pytania żółtego.
i jest informacja zwrotna. Ta strzałka pozwala nam wrócić do strony tytułowej. I klikając na poszczególny kolor, mamy aktywne zadanie. Teraz możemy naszą grę już opublikować, klikając przycisk. Mamy już tytuł nadany i jest nasza gra opublikowana. Możemy ją jeszcze sprawdzić, jak ona wygląda po opublikowaniu. Nie trzeba przecież w jakiejś określonej kolejności wybierać tych zadań. Nasza gra, którą stworzyliśmy, zapisze się na naszym koncie Geniali. Link do niej też możemy uzyskać w drugi sposób, klikając tutaj na te łącza i mamy link, a jeśli ktoś ma stronę internetową, to może sobie osadzić tą grę na stronie przez skopiowanie kodu embed. Bardzo ciekawy szablon, bardzo prosty w tworzeniu, polecam serdecznie.